Pani Anna Kunert z Otmic uszyła już ponad 60 maseczek. Materiału wystarczy jej jeszcze na kilkadziesiąt. Gumek zaczyna brakować, ale się nie poddaje. Pomoc służbom medycznym jest najważniejsza. Jako jedna z pierwszych mieszkanek zareagowała na apel lokalnej grupy wolontariackiej, która działa przy szkole w Otmicach. Pomoc powinna być od serca, maseczków nigdy. Ale Ola znalazła w tym w internecie, pokazała jak to, no i zaczęłam robić. Wnuki widzą zaangażowanie Ołmy Anny, również włączyły się do szlachetnej akcji. Ja wycinam takie prostokąty, a Rafał szpilkuje. Na czym polega to szpilkowanie, powiedz? Wymierza się linijką albo metrem 5 cm, 8 i 11 i tam się wkłada w tych miejscach szpil. No bo warto jest pomagać. Bo brakuje w szpitalach. Akcja ma na celu przekazanie jak największej ilości maseczek ochronnych szpitalom. Medykom może pomóc każdy. Jeśli ktoś potrafi szyć, to jak najbardziej przynosi maseczki do tego pudełka. Jeśli nie jest w stanie szyć, tak jak na przykład ja, może przynieść materiały, zostawić tutaj te materiały i wtedy osoba sobie je odbierze i będzie szyła. Ja tutaj pokażę, bo ja się przygotowałam wczoraj. Próbowałam szyć, naprawdę. W internecie jest mnóstwo różnych filmików, z których można korzystać. To jest maseczka uszyta przeze mnie. Nie będę jej jeszcze wrzucała, bo naprawdę trzeba tutaj wprawy, ale są naprawdę, to nie jest ciężkie, żeby takie coś zrobić, więc naprawdę można szyć, można dostarczyć materiał i wtedy już sobie z tym poradzimy. Uszyte maseczki ochronne trafią do szpitala powiatowego. Zabezpieczą medyków przed zarażeniem się od chorych koronawirusem. Odbierze je sobie tutaj pracownik szpitala w Szczelcach Opolskich, który mieszka tutaj na terenie naszej gminy. I on sobie to zabierze i no, już sami sobie rozdysponują w szpitalu, gdzie oni po prostu takie coś będą potrzebować. Chcesz pomóc? Masz pytania? Podajemy na ekranie numer telefonu kontaktowego do pana sołtysa. Wystarczy zadzwonić.